Dzisiaj w godzinach popołudniowych na drodze numer 73 relacji Brzostek-Kołaczyce na miejscu trwających remontów osuwiska w Bukowej doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Samochód ciężarowy typu TIR osunął się z drogi objazdowej, którą stanowią prowizoryczne betonowe płyty i zablokował tym samym przejazd w obydwu kierunkach. Akcja wyciągania pojazdu trwała około 4 godzin i została przeprowadzona przez bliźnieńską firmę Gabi. Wytworzony przez to zdarzenie korek sięgał blisko 6 km i dał się również we znaki mieszkańcom Brzostku. Według relacji okolicznych mieszkańców powodem wypadku były zbyt wąskie płyty stanowiące alternatywny przejazd. Wielkogabarytowe samochody już nieraz miały problem z przejazdem w tym miejscu, skarżą się mieszkańcy Bukowej. Jak widać, problemów na tym odcinku drogi ciąg dalszy. Miejmy nadzieję, że po tym zdarzeniu, w którym na szczęście nikomu nic się nie stało, alternatywna trasa przejazdu zostanie wzmocniona, a dalsza część remontu osuwiska przebiegnie już bez zakłóceń.